Cześć, Harda Horda, witajcie w kolejnym teście rowerów MTB. A ten odcinek jest dla nas o tyle wyjątkowy, że w końcu mamy za sobą Mondrakera F Podium w wersji R. Długo musieliśmy czekać na tę maszynę, a nie ukrywam, że jest to jeden z tych rowerów, który sprawia, że chcę wyjść na rower i wrócić z niego na drugi dzień. Rower wygląda bardzo agresywnie i aż prosi się o takie samo traktowanie. Najważniejsza w konstrukcji Mondrakera F Podium jest właśnie geometria. Jeśli się nie mylę, Fast Forward zostało przeniesione właśnie przez Mondrakera do rowerów XC, albo Mondraker był jednym z pierwszych, który to zrobił. Co charakterystyczne w takim podejściu, to zasięg ramy. W prezentowanej wersji w rozmiarze L odległość między suportem a główką ramy wynosi 480 mm. W mniejszej wersji M jest to tylko 2 cm mniej. Wiem, że nie ma co porównywać charakterystyki i geometrii roweru full do hardtaila, ale dla porównania warto wspomnieć, że mój wyścigowy hardtail ma zasięg 426 mm, a większy rozmiar to 443 mm. To pokazuje skalę przeskoku. Dzięki temu, że w F-Podium oś suportu jest cofnięta względem rury podsiodłowej, możemy tutaj mówić o kącie rury podsiodłowej równej 76,5 stopnia. W standardowych hardtailach jest to zazwyczaj wartość 73,4 stopnie. Wszystko jest skonfrontowane z również agresywnym przodem. Z przodu z kolei kąt główki wynosi 68 stopni. Zazwyczaj ta wartość w hardtailach wynosi około 70 stopni. Całość dopełnia bardzo krótki 60 mm mostek. W rozmiarze M i S jest to 50 mm. Widać, że rower ma zjazdowy rodowód i patrząc na wyniki, jakie osiąga od wielu lat właśnie w tej dyscyplinie sportu, zdziwiłbym się bardzo, gdyby źle spisywał się na zjazdach. Dla nas jednak bardziej istotne jest to, żeby maszyna sprawdzała się przede wszystkim po pierwsze na nierównych podjazdach, gdzie oczekujemy od zawieszenia stałej przyczepności tylnego koła, na płaskich, nierównych terenach, gdzie chcemy szybko rozpędzić rower, a nie podskakiwać w rytm nierówności, na trudnych technicznych zjazdach, gdzie spodziewamy się pełnej kontroli. Mondrakera testowaliśmy przez 3 dni i wydaje się, że już możemy powiedzieć na jego temat coś rzetelnego. Dodatkowo testowałem go na ścieżkach, które znam jak własną kieszeń i dzięki temu wiem, na ile jestem w stanie sobie na nich pozwolić na swoim prywatnym rowerze. Dla mnie najważniejsze jest to, że rower naprawdę bardzo szybko podjeżdża pod górę. Zastosowana w tylnym zawiasie technologia Zero faktycznie się sprawdza. Sak był ustawiony na takim poziomie, jak teraz obecnie widzicie. Sprawdził się w 100% zarówno pod względem czułości, za co na pewno odpowiada również powłoka Kashima w obydwu widelcach, jak i pod względem sztywności. Dopiero duże gruzowiska z luźnymi kamieniami były w stanie przynajmniej na chwilę wytrącić stoisko spokojnego Mondrakera na podjazdach. Poza tym było tak, jak tego oczekiwałem i tak, jak lubię. Rozwiązanie Zero i cały zawias idealnie wklejał się w nierówności, dobrze właśnie współpracując ze mną na nierównych podjazdach. Takie rozwiązanie oczywiście jest nie do osiągnięcia przez najlepsze hardtail. Warto wspomnieć, że tylny zawias nie jest powielony względem innych marek. Jest to zupełnie nowa konstrukcja. Rozwiązanie Zero charakteryzuje się również tym, że amortyzator tylny damper jest ściskany z dwóch stron, zarówno z góry, jak i z dołu.
To ma gwarantować większą czułość zawieszenia na mniejszych nierównościach, ale również powinno być odseparowane od takich czynników jak na przykład hamowanie. Również co istotne w jeździe XC jest to, żeby właśnie tylny zawias był odseparowany również od siły, jaką wkładamy w korbę, i tutaj sprawdza się to w 100%. Dobrze również wygląda zabezpieczenie tylnego dampera. Plastik plus kawałek karbonu zapewne poprawiają sztywność oraz dodatkowo dbają o czystość zarówno dampera, jak i łożysk. Skoro rower świetnie podjeżdża i utrzymuje trakcję tak, jak tego oczekiwałem, wiadomo również, że na płaskim, nierównym terenie również sprawdza się świetnie. Odniosłem nawet wrażenie, że rower jedzie tak, jakby jechał na gąsienicach. Jest w stanie przejechać naprawdę wszystko, a przy okazji nie męczy. Najlepsze zostało na koniec, czyli zjazdy. Trudno było się spodziewać, że F-Podium będzie zjeżdżało słabo, ponieważ zwykły podium Hardtail zjeżdżał jak błyskawica. Tutaj jednak mówimy o zupełnie innej lidze. Krótki mostek, długi zasięg i szybko zdajemy sobie sprawę, że hamulce nie będą potrzebne w tych miejscach, w których zazwyczaj były potrzebne. Rower jest przy tym bardziej stabilny, ale mniej zwrotny przy niskich prędkościach względem standardowej geometrii. Im trudniejszy teren, tym F-Podium radziło sobie coraz lepiej. Jestem w stanie nawet stwierdzić, że trudne techniczne zjazdy, które do tej pory sprawiają mi problem, na F-Podium byłbym w stanie pokonać nawet 3 razy szybciej, tylko przeraża mnie chyba jeszcze ta prędkość. Warto wspomnieć jeszcze o świetnych systemowych kołach DT1501 z szerokością wewnętrzną 25 mm, które chętnie opłukłbym w swój ulubiony zestaw Conti Cross King Race King, które jeszcze by poprawiły właściwości jezdne F-Podium. Opony w teście, pomimo tego, że trochę kombinowane, również sprawdziły się nieźle, zwłaszcza przednia o szerokości 2,3 cala. Dla nas jednak istotna jest również masa roweru, więc inny zestaw byłby tutaj mile widziany. Wielki plus za koronkę 34, która definiuje przyszłego odbiorcę. Dużo pozytywnego karbonu od Onoffa zarówno w kierownicy, jak i rurze podsiodłowej oraz systemowe wygodne siodło to na pewno duże zalety również F-Podium. W całym morzu pozytywów udało nam się znaleźć kilka kropli negatywów. Po pierwsze, znowu fatalne gripy, czyli oczywiście pierwsza rzecz do wymiany. Drugie to brak możliwości wzięcia drugiego bidonu. Dla mnie jest to bez znaczenia, ponieważ zawsze obieram taktykę na jeden bidon. Po trzecie, trochę szeroki tylny trójkąt, który w dalszym ciągu przypomina mi o tym, że muszę popracować nad odchudzeniem swoich łydek. No i po czwarte, coś, co mi najbardziej przeszkadza, czyli brak blokady kierownicy, która była z kolei świetna w zwykłym podium. Reasumując, rower oczarował mnie swoimi możliwościami. Zdecydowanie chciałbym jeździć na takim rowerze na co dzień. Jest to rasowy ścigant XC z DNA zjazdowym. Odpowiednio lekki i odpowiednio wyposażony, żeby osiągać na nim dobre wyniki. Pewny i stabilny na zjazdach najeżdżonych kamieniami oraz korzeniami. Prawdziwa petarda. Do tej pory za wzór fulla do XC stawiałem KTM-a i możliwe, że jest on nawet odrobinę szybszy od F-Podium, chyba że miałem wtedy lepszą nogę. Jednak nie przypominam sobie, żeby był tak szybki na zjazdach oraz na płaskim, nierównym terenie właśnie jak ten rower. Przypuszczam, że długo żaden rower nie wywrze na mnie tak pozytywnego wrażenia właśnie jak F-Podium. Rower możecie oglądać, testować i kupić w sklepie i serwisie rowerowym u Żaby, skąd mamy ten konkretny egzemplarz. Z naszej strony wielkie dzięki za oglądanie filmu. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapach oraz komentarzach. I oczywiście do zobaczenia przy okazji kolejnego testu.